Uszanowanko, kolarskie wariaty. Dzisiaj będzie dość krótki filmik poświęcony jednej, aczkolwiek bardzo ważnej części w rowerze, a mianowicie są to hamulce rowerowe. Będą to hamulce szczękowe, ale dość wyjątkowe. No to nie przedłużając, zaczynajmy. Oczywiście są to hamulce z Chin. Od firmy marki Muxi. Jest to marka, która się specjalizuje w produkcji elementów w obrabiarkach CNC aluminiowych. Mają dużo części do promptonów na przykład, no ale generalnie bardzo dużo takich właśnie duperali, między innymi hamulce, części do hamulców, adaptery do hamulców, więc jeśli szukacie jakichkolwiek części do takich niestandardowych zadań, no to sobie poszukajcie na AliExpress. Kwestia wyjaśnienia. Kupiłem te hamulce pod gruza, który nie ma być gruzem już, a który ma być obiektem westchnień, marzeń i zazdrości. I żeby to osiągnąć, w gruzie, który nie będzie gruzem, chcę zamontować koła 27,5. Bo oryginalnie były koła 26 cali. Ale problem jest taki, że w tym rowerze są hamulce szczękowe. Ale na szczęście bracia Chińczyki znalazły to rozwiązanie, dzięki czemu możemy cieszyć się większymi kołami w starszych rowerach. Dobra, czyli otwieramy już sobie. Robimy unboxing. Kurczę, to kiedyś było takie popularne. Są to hamulce szczękowe Muxi. Te akurat są w kolorze złotym, ale można wybrać w czarnym i bodajże w czerwonym kolorze. I chyba w jakimś jeszcze innym, ale nie pamiętam. Mniejsza z tym, kolorek kolorkiem. Wszystko wyciągałem. Dlaczego one są takie fajne? Sprawa jest prosta. Patrzcie, jaki tu jest zakres regulacji. I żeby Wam to zobrazować, mam tutaj zwykłe hamulce szczękowe. Dajmy sobie 1 do 1. No i widać, zakres jest no dwa razy większy, co najmniej dwa razy większy, ale z drugiej strony sama długość hamulca pozostaje taka sama. Świetna sprawa. Dzięki czemu możemy zamontować koła 27,5, a nawet koła 28 cali, więc jest to mega fajne rozwiązanie. Co nieco więcej na temat tych hamulców. One są wykonane z aluminium. Te są wykonane ze stali. Jak dobrze pamiętam, prawdopodobnie wszystkie hamulce szczękowe, takie dostępne normalnie w sklepach, są wykonane ze stali. Bo chyba nawet najwyższe dorki są stalowe. Ale szczerze powiedziawszy, mało kto to z tego korzysta. Przeważnie jak ktoś ma rower z hamulcami szczękowymi, no to będzie miał najtańsze stalówki, które jako tako hamują. Ale to nie jest jedyna zaleta tych hamulców. Oprócz właśnie tego jeszcze zasięgu, albowiem no są dość mądrze wykonane, są bardzo dobrze wykonane. Jeśli się przyjrzymy, widać jakiej wysokiej jakości są wykonane. No, tutaj co prawda coś się stanęło, tu jest troszkę ostre, ale generalnie jeśli chodzi o jakość wykonania, no to stoi na no, naprawdę wysokim poziomie. Co prawda widać, że to jest zrobione w obrabiarce CNC, no ale coś za coś. Swoją drogą, fajne są te wiercenia okrągłe, tutaj też to wgłębienie, dodają po prostu charakteru. I jedna sprawa, której nie znajdziemy w żadnych hamulcach szczękowych, V-breaków, jakie mamy dostępne na rynku, normalnie w sklepie. Otóż tutaj, jak widzicie, mamy łożyska, dzięki czemu te hamulce będą mega płynnie pracowały. Nie trzeba będzie się siłować
z normalnym ślizgiem, jaki mamy tutaj. Tutaj jest łożysko. Jest to mega fajne rozwiązanie. Kolejna bardzo mądra rzecz. Śrubka na imbus. Może się wydawać, że no to nic wielkiego, ale przy regulacji w przypadku hamulców szczękowych, gdzie tu mamy śrubkę na śrubokręt krzyżakowy, no jest to pain in the ass. Można by to tak rzec po angielsku. No i w sumie, jeśli chodzi o takie technikalia, no to więcej w sumie chyba nie ma nic ciekawego. Tu też ten kawałek plastiku jest wykonany bardzo ładnie. Porównajcie sobie, jakiej jakości jest plastik normalnym, a jakiej jest jakości plastik w chińskim produkcie. No bije na głowę. No ale też bije ceną, o czym powiem pod koniec. Co dostajemy razem z tymi hamulcami, oprócz ładnego pudełeczka? Dostajemy śrubeczki z podkładkami, też jak widzicie, z rogiem producenta, generalnie dobrze wykonane. Dostajemy też, uwaga, imbusiki, dzięki czemu po prostu nie musimy dokupować innych narzędzi. Mamy to wszystko gotowe. Możemy zamontować hamulce, możemy też je wyregulować, bo mamy do tego imbusa. I co najważniejsze, fajeczkę mamy. I to nie jakąś taką tanią za 5 zł. Mamy mega dobrze wykonaną fajeczkę koloru czarnego, nie srebrnego, czyli jest super. I nie jest to sztywne, nie jest to taka zwykła rurka, tylko po prostu tu jest taka sprężynka. Dzięki czemu nie dość, że możemy sobie zrobić taki kształt, ale możemy zrobić dowolny kształt. To się ukształtuje po założeniu pancerzy i linek w ten sposób, że no będzie to najbardziej optymalne. Taka prosta rzecz, a cieszy. Widziałem takie rozwiązanie chyba jedynie w przypadku hamulców do BMX-ów. Aczkolwiek prawdopodobnie w innych hamulcach też to jest, ale nie miałem przyjemności. Ale za takie coś się płaci. I to się płaci niemało, bo otóż za komplet do roweru, czyli przód i tył, w tym samym kolorze, tej samej długości, musiałem zapłacić 155 zł. Co oznacza, że nawet kupując najdroższe Shimano Deore, no, zapłacimy znacznie więcej niż renomowanego producenta. Czy warto? Jeśli Wam nie zależy na osiągach, a przeważnie w przypadku rowerów z hamulcami szczękowymi nie zależy przeważnie na osiągach, to są rowery do rekreacyjnej jazdy, to jak najbardziej można kupić takie hamulce. Jeśli chcemy zmienić jednak koło, na przykład mamy starego Górala, chcemy zamontować koła 28 bądź 27,5, no to wybór jest chyba tylko jeden. Oczywiście są też adaptery, które się nakłada na swożnie albo na te piwoty do hamulców, tylko że te w tanich rowerach piwoty nie są odkręcane, tylko one są przyspawane, a w przypadku tych adapterów no to potrzebny jest właśnie piwot, który jest odkręcany. Ale na szczęście mamy te hamulce, dzięki czemu możemy zamontować każdy rozmiar koła, jaki nam się marzy. I oczywiście no na tyle, na ile nam rama albo widelec pozwala. Czego nie ma w tych hamulców, jaka jest wada największa, to, że razem z ceną, w cenie tego hamulca nie dostajemy klocka hamulcowego, ale chociaż z drugiej strony dobre klocki hamulcowe można już kupić nawet za 15 zł, no akurat to nie są dobre, ale generalnie 15 zł za komplet jest jak najbardziej osiągalny, żeby się cieszyć dobrą jazdą i dobrym hamowaniem. Jeszcze jedna uwaga. One występują, te hamulce, w dwóch rozmiarach, bo to są długie
bo jest wersja długa, jak i również wersja krótka. To jest wersja długa, natomiast wersja krótka, no to już bardziej będzie tylko pod hamulec, no jak jeśli macie w Guralu 26, no to 26. No, w przypadku tego ciężko będzie sobie zwiększyć sobie rodzaj, rozmiar koła. Ale generalnie, jeśli chcecie tak zrobić, to nie ma problemu. I okazuje się, że nie trzeba koniecznie kupować roweru pod hamulce tarczowe, żeby się zastanawiać nad tym, żeby sobie zmienić rozmiar koła. Można też kupić taki produkt z Chin, który oczywiście będziemy testować i zobaczymy, w jakim stanie one będą po jakimś czasie. I to by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, trzymajcie się, no i do zobaczenia. Jeździcie dużo na rowerkach i na motorach, oglądajcie moje filmy, no i oczywiście subskrybujcie kanał. Na razie, trzymajcie się i do następnego razu. Hej!